Cześć, z tej strony Magda z Niszabonowej Szkoły Języka Norweskiego Trolldunga. Jakiś czas temu nagrałyśmy dla Was z Eweliną film dotyczący materiałów, z których warto uczyć się języka norweskiego. Link oczywiście znajdziecie tutaj. Dzisiaj chciałabym jednak kontynuować ten temat z nieco innej perspektywy. To znaczy chciałabym Wam opowiedzieć o materiałach, z których warto się uczyć na wysokich poziomach, a więc na poziomie B2 i C1. Nie jest to wbrew pozorom takie proste. Może zacznijmy od tego, że wyjaśnimy sobie, jaka jest różnica między poziomem B2 i C1, bo jest ona właściwie tutaj najistotniejsza. Według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego CEFR poziom B2 to poziom średnio zaawansowany, a więc poziomem B2 określa się takie kompetencje właściwie samodzielnego użytkowania języka, nie tylko norweskiego, ale generalnie. Jeżeli jesteśmy na poziomie B2, to znaczy, że potrafimy i rozumiemy znaczenie takich bardziej skomplikowanych wątków zawartych w złożonych wypowiedziach i jakby mamy to rozumienie takie konkretne i abstrakcyjne. Potrafimy też płynnie i spontanicznie wypowiadać się na bardzo różne tematy, a nasz rozmówca potrafi nas zrozumieć bez większego wysiłku. Natomiast jeżeli chodzi o poziom C1, to tutaj ten poziom jest już określany jako zaawansowany. No w praktyce tak naprawdę to jest poziom native speakera, czyli rodzimego użytkownika języka. I tutaj mówimy o tym, że jeżeli jesteśmy na poziomie C1, to posługujemy się językiem biegle, najzwyczajniej w świecie, czyli już można nawet powiedzieć profesjonalnie. Mamy tutaj takie umiejętności jak rozumienie szerokiego zakresu bardziej wymagających, dłuższych wypowiedzi, ale także dostrzeganie ich ukrytego znaczenia, nie tylko właśnie bezpośredniego. Potrafimy się wypowiadać płynnie i spontanicznie, słowa przychodzą nam bez najmniejszego jakby wysiłku i potrafimy się jakby tym językiem posługiwać bez problemów już, nawet tym skomplikowanym. Jesteśmy w stanie jakby wykonywać też bardzo takie złożone czynności i rozumiemy takie polecenia, na przykład w pracy bądź na studiach. No i dobrze, to tak bardzo mocno w skrócie. A jeżeli chodzi o materiały, ja tutaj skupiłam się przede wszystkim na materiałach książkowych, czyli na podręcznikach do nauki języka na poziomie B2 oraz na poziomie C1. No, lwią częścią będą stanowiły jednak podręczniki do poziomu B2. I tutaj zacznę od książeczki, którą mam przed sobą, być może ją kojarzycie. To jest Harpo Berge. Może kojarzycie to wydanie, a być może kojarzycie to wcześniejsze, ponieważ Harpo Berge właśnie w tej wersji zielonej, tak zwanej, to jest podręcznik, właściwie wznowione wydanie w roku 2016, czyli jest po prostu odświeżony. Możecie kojarzyć to wydanie z 2007 bodajże, pomarańczowe. Harpo Berge jest kontynuacją książeczek Powaj, Stein Postein, no i tutaj mamy właśnie Harpo Berge na poziomie C1. Główne tematy to norweska kultura, oczywiście w podręczniku, tak? To norweska kultura, historia, zagadnienia dotyczące aktualnych spraw takich w społeczeństwie. Tam jest też temat dotyczący środowiska, pracy, podejmowania pracy. Oczywiście jest też temat dotyczący imigracji i emigracji. No i można też powiedzieć, że w tym podręczniku znajdują się teksty na poziomie C1, czyli troszeczkę bardziej zaawansowane. To, co też jest fajne, on jest taka bardzo przejrzysta, i zawsze ta struktura rozdziału jest mniej więcej taka sama. Na samym końcu prezentowane są najczęściej jakieś artykuły z gazet, mamy też fragmenty tekstów literackich, mamy przedstawienie jakiejś postaci ważnej dla norweskiej kultury. A jeżeli chodzi o ćwiczenia, to one są ściśle skorelowane z tym, co mamy w podręczniku. Budują oczywiście nam jakby te kompetencje przede wszystkim gramatyczne, rozwijają nasze słownictwo, ale to, co też jest fajne w tych ćwiczeniach do tego akurat podręcznika, to to, że mamy tam przydatne informacje dotyczące prac pisemnych.
mamy też przykładowe teksty, na przykład przykładowy referat, mamy też takie właśnie porady dotyczące tego, jak zbudować poprawnie strukturę konkretnego tekstu, co może Wam się przydać niesamowicie w momencie, kiedy będziecie się uczyć na przykład po to, żeby zdać Bergenstest albo Norsk-Prøve na poziomie B2. Oczywiście ćwiczenia ze słuchu, to już jest jakby taki standard w tych wydaniach. No i po każdym rozdziale mamy taki mini test, żeby się sprawdzić swoje umiejętności. To byłoby tyle, jeżeli chodzi o Halpo Berge. Jeżeli chcemy sobie kupić podręcznik z ćwiczeniami nowe plus oczywiście nagrania, no to musimy się liczyć z takim wydatkiem jak około 1000 koron, 1000-1200, zależy gdzie i w jakiej wersji kupujemy. Dalej, kolejnym podręcznikiem, nie mam go akurat przy sobie, ale zobaczycie jak on wygląda, ponieważ wrzucimy Wam zdjęcia. Klart D. Klart D. W zestawie znajduje się podręcznik, ćwiczenia wraz oczywiście z ćwiczeniami ze słuchu. Osobno trzeba jednak dokupić płytę z nagraniami do podręcznika. Oczywiście z nagraniami do ćwiczeń ze słuchu lub można też sobie kupić wersję rozszerzoną o nagrania do sprawdzianów i do ćwiczeń internetowych. Jest taka możliwość. Tutaj też musimy się liczyć z podobnym kosztem jak w poprzednim przypadku, czyli między 1000 a 1200 koron za cały komplet. I tutaj musicie bardzo być czujni, kiedy kupujecie, zwłaszcza przez internet, bo mamy dwie wersje, Bokmål i Nynorsk, więc zwróćcie na to szczególną uwagę. Jeżeli nie macie ochoty na papierowe podręczniki, to możecie sobie kupić całość w formie elektronicznej. To jest też pewne ułatwienie. Niestety cena będzie taka sama jak za papierową wersję. Cóż, tutaj klatne tematy bardzo podobne jak przy Halpo Berge, nie będę ich wymieniać, natomiast zaczynają się one od takich troszeczkę łatwiejszych. No i stopniowo oczywiście ten stopniowo są coraz trudniejsze w zrozumieniu. Jeżeli chodzi o ćwiczenia Arbeitsbook, no to do każdego tematu mamy to bardzo fajnie podzielone, troszeczkę tak jakby ktoś chciał nas przygotować do Bergenstest i tutaj mamy właśnie takie działy jak tekst Arbeit, czyli pracujemy jakby, mamy ćwiczenia dostosowane do tego, co przeczytaliśmy sobie w podręczniku. Grammatik, czyli stricte gramatyczne ćwiczenia, Leseforståelse, czyli ćwiczenia jakby zrozumienia tekstu pisanego, Parsetninger, czyli no tutaj musicie, tak jak właśnie na Bergenstest, musicie napisać zdania tak, żeby one brzmiały taki sam sens, tak? Czyli jakby no, zamienić synonimy najczęściej, będzie chodziło o to. Scriptly Production, czyli dostaniemy konkretny temat do napisania. Tutaj też mamy pewne wskazówki, jak zbudować poprawnie strukturę tekstu. No i na samym końcu mamy Lyttevinger, czyli ćwiczenia ze słuchu. Jeżeli nie jesteście pewni co do tej książki, możecie sobie wypróbować na stronie klartdeportfolio.no. Dostaniecie oczywiście ten link tutaj w opisie filmu. Tam możecie sobie poćwiczyć, zobaczyć jakie są te ćwiczenia, zanim w ogóle zdecydujecie się na kupno tego podręcznika. Tam też można ściągnąć za darmo odpowiedzi do ćwiczeń, co jest też bardzo fajną opcją. I to tyle na temat Klart-D. Następnie chciałabym Wam polecić taką serię Thema Hefter med Oppgaver. I tutaj mamy autorów Anne Margarete Wessel i Tor Einar Sæther. To jest taki zestaw 5 książeczek, takich bardzo cieniutkich, około 100 stron one mają. No i tak po kolei, Side om Side. To jest taki zeszycik z tematami bardzo luźnymi. Oczywiście na wysokim poziomie, które mają rozwinąć nam umiejętności właśnie rozumienia tekstów, rozumienia idiomów, utartych sformułowań, ale też rozwinąć nasze umiejętności pisania. Do tego samego jakby zestawu należy książeczka Mun o Male. I tutaj skupiamy się na tematach takich jak język, jak literatura, socjolingwistyka, komunikacja niewerbalna. Tutaj mamy też fragmenty no właściwie bardzo różnych jakby dzieł literackich, od baśni Asbjørnsena i Mo, aż po fragmenty z właśnie tutaj powieści Larsa Saabye Christensena, Halvbroren na przykład. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, to również one znajdują się w tych takich temach hefter. I odpowiedzi do tych ćwiczeń znajdują się na końcu każdego z tych zeszycików. Kolejnym z serii jest Små og Store, też około 100 stron, prawda?
Tym razem skupiamy się na tematach takich jak przyszłość, artykuły z gazet przeróżne dotyczące przyszłości, nie tylko, wywiady, teksty literackie. Zadania nadają się do tego, żeby rozpocząć jakby na ich podstawie dyskusję, albo też przedstawić własne refleksje w postaci na przykład jakiejś dłuższej pracy pisemnej. To jest też bardzo, bardzo przydatne. Kolejną książeczką, akurat tą z serii tych pięciu mamy, Krop o Shell. Zobaczcie, to jest bardzo cieniutkie takie wydanie, mogę Wam pokazać. I tutaj jest bardzo dużo tekstu, więc jest na czym ćwiczyć. I Krop o Shell, może jak sama nazwa wskazuje, można się domyśleć, jakby dotyczy takich zagadnień jak żywienie, jak medycyna, medycyna alternatywna, choroby, wszelkie środki naturalne. Jeżeli chodzi też o ćwiczenia, które znajdują się przy jakby tych tekstach, to do nich mamy odpowiedzi na samym końcu książki. Ostatnim zeszycikiem z tej serii jest Liv Olewne, też około 100 stron i tutaj mamy tematy takie jak wybory życiowe, praca, czas wolny, generalnie życie, rodzina, dom. Tutaj tak samo, każdy tekst, czy jakby każdy temat rozpoczyna tekst, a później mamy ćwiczenia, do których odpowiedzi znajdujemy na końcu książki. Tutaj akurat jest ta książeczka wzbogacona o pewną bibliografię polecanych książek do samodzielnego przeczytania. No i też taki mały słowniczek z idiomami i nie tylko. To było na tyle, jeżeli chodzi o ten zestaw pięciu takich właśnie zeszycików z tematami. Kolejną książką, którą chciałabym Wam polecić, jest na poziomie B2 oczywiście, jest Degorbra. Możecie kojarzyć, autorką jest Cecilia Leun. Możecie kojarzyć z wcześniejszych książek, jeżeli zaczynaliście się uczyć właśnie z tej serii, to poziom A1, A2 reprezentuje książeczka No Beinervi, a poziom B1 Ofram i tutaj poziom B2 to Degorbra. Degorbra składa się z podręcznika i z ćwiczeń i tutaj podręcznik zawiera oczywiście teksty, jak można się domyśleć, oczywiście z wyjaśnieniem niektórych słówek. Cecilia Leun ma bardzo taki charakterystyczny układ w swoich podręcznikach, praktycznie wszędzie jest on powtarzany. To są właśnie słówka z wyjaśnieniem, oczywiście po norwesku. Mamy tam również pytania do tekstów, które mogą nam jakby stanowić takie wyjście do głębszej dyskusji. No i tematy, które są tutaj poruszane, to tak jak wszędzie, historia, literatura, kultura, religia, polityka, system opieki zdrowotnej, język, system edukacji, prawda? Czyli to są takie najważniejsze rzeczy, które musimy znać. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, no to oczywiście ćwiczenia są skorelowane z tekstami, czyli tutaj utrwalamy sobie słownictwo nowo poznane, gramatykę, jakieś nowe zasady, jeżeli się pojawiły. Mamy również ćwiczenia ze słuchu i tu, co jest bardzo fajne w tym podręczniku, to, że mamy tutaj transkrypcję do ćwiczeń ze słuchu na samym końcu, więc jeżeli nie jesteśmy w stanie czegoś zrozumieć, to zawsze można trochę oszukać i sprawdzić, jeżeli nie byliśmy pewni. Na samym końcu znajdziemy też wyrażenia idiomatyczne, no i taki zestaw mini gramatyki, czyli taka gramatyka w skrócie. Ta sama autorka stworzyła książkę stricte do gramatyki, Grammatik Upgaver, i to też jest bardzo, bardzo fajne ćwiczenie, no bo oczywiście jeżeli chcemy zbudować sobie kompetencje językowe na poziomie B2, no to musimy też regularnie i systematycznie ćwiczyć gramatykę, czy pracować nad gramatyką. Musimy ją rozumieć. Ta książka ma bardzo taką przejrzystą strukturę, ponieważ każdy z rozdziałów jakby reprezentuje inne gramatyczne zagadnienie. Mamy tam rzeczownik, czasownik, mamy przymiotnik itd., itd. Oczywiście z każdym rozdziałem ten stopień trudności rośnie. Tutaj w tej książeczce, która skupia się na gramatyce, czy na ćwiczeniach gramatycznych, mamy również, jakby równolegle skupiamy się na słownictwie, ponieważ te słówka i nowe wyrażenia, które pojawiają się w tekstach czy w ćwiczeniach, one są jakby zestawione w takich listach do poszczególnych właśnie rozdziałów i jakby dzięki temu uczymy się równolegle, tak, nowego słownictwa i ćwiczymy te zasady gramatyczne. Bardzo fajna sprawa.
Jeżeli chcemy sięgnąć dalej do innych materiałów, dzięki którym będziemy mogli szlifować gramatykę, no to polecam również tę książeczkę Mosk Gramatik. Tutaj mamy książkę Theory Book, do tego są również ćwiczenia stricte, czy jakby ściśle tak ze sobą związane. Norski Grammatik jest wytłumaczona po norwesku. To jest taki jakby skrót od... jakby. To jest po prostu, tak? W takim bardzo, bardzo skrótowej formie, ale bardzo przejrzystej. Pokazane czy opisane zasady gramatyczne języka norweskiego. No i tutaj jak już sobie przejrzymy tą Theory Book, czyli zaznajomimy się z teorią, to możemy od razu zrobić ćwiczenia do danego rozdziału i w ten sposób utrwalić sobie nowo poznane zasady. Albo po prostu poznane, ale odświeżone. Poznane wcześniej, odświeżone zasady gramatyczne. Jeżeli nie odpowiada nam taka forma, czyli zasady gramatyczne tłumaczone po norwesku, to zawsze możemy sięgnąć jeszcze do podręcznika Troll. I tutaj Troll 2, no bo mówimy o poziomach wyższych. To jest poziom średnio zaawansowany, oczywiście autorką jest Helena Garczyńska, Maciej Balicki. Jeżeli znacie Trolla 1, to wiecie, jak ten podręcznik jest skonstruowany. Tutaj zawsze po lewej stronie mamy, na jednej stronie mamy tłumaczone zasady gramatyczne po polsku, a na kolejnej stronie, po prawej stronie mamy ćwiczenia do właśnie tego konkretnego zagadnienia. Na samym końcu podręcznika znajdują się odpowiedzi do tych ćwiczeń, a po każdym dziale mamy też taki mini test, więc możemy się sprawdzić. Myślę, że to jest bardzo, bardzo przydatne, żeby sobie właśnie tak rozdzielić czy podzielić tą pracę, aby pracować równolegle nad tekstami, ale również gramatyką, prawda? Bo to jest bardzo istotne, zwłaszcza jeżeli mamy zamiar zdać jakiś egzamin na wyższym poziomie. No ale cały czas mówiłam właściwie o tym poziomie B2, a co z C1? Czasami pytacie nas o to, jakie materiały polecamy na poziomie C1. No i szczerze powiedziawszy, to jeżeli chodzi o podręczniki, to niewiele tego jest. Właściwie takim jedynym godnym polecenia podręcznikiem w takiej formie papierowej jest podręcznik napisany przez Cecilię Lön i Samme Båt. Mówiłam Wam przed chwilą o podręczniku Degor Bra na poziomie B2. Jak już ukończycie poziom B2, będziecie się czuli pewnie, to możecie zajrzeć do Samme Båt. To jest wybitnie poziom C1. Tutaj już ćwiczeń nie mamy, tutaj ten podręcznik zawiera jedynie teksty i zawiera opowiadania. Na końcu każdego z tekstów znajdziemy pytania, które dotyczą stricte właśnie tekstu, ale też są takim punktem wyjścia do jakichś głębszych refleksji. Każdy tekst zawiera takie słówka podkreślone czy pogrubione, na które autorka chce nam zwrócić uwagę. I no, to, ponieważ są one umiejscowione w kontekście, to też łatwiej jest zrozumieć ich sens. No oczywiście jest to poziom gdzieś tam dużo wyższy niż te wcześniejsze podręczniki, więc musimy się troszeczkę bardziej wytężyć umysłowo. I tutaj mamy takie tematy jak dzieciństwo i dorastanie, miłość i samotność, relacje międzyludzkie, różne wyzwania w życiu. Ostatni tekst, który mamy tutaj, to jest właściwie nowela, która pokazuje pewne kontrasty między bogactwem a biedą, no tak bardzo mocno w skrócie. Jeżeli chodzi o poziom C1, no to mimo wszystko tutaj już nic więcej nie zrobicie, niż po prostu przejście do takich naturalnych tekstów, czyli po prostu ja polecam czytać książki w oryginale, jeżeli już chcemy szlifować słownictwo czy umiejętności językowe na poziomie C1, po prostu czytajcie książki, oglądajcie filmy czy oglądajcie telewizję w oryginale. Z tekstem bądź bez tekstów już na tym poziomie wypadałoby. I tutaj możecie też ewentualnie w ramach podszlifowania sobie tutaj słownictwa, to polecam. Ja na przykład śledzę cały czas stronę internetową Norweskiej Rady Językowej, a więc Språkrådet. I tutaj czytam sobie różne właśnie nowinki i nowości dotyczące języka norweskiego i zmian, które zachodzą w tym języku. Bardzo fajną stroną na wysokim poziomie, bo to już jest taka, no można powiedzieć, paranaukowe artykuły, znajdują się na stronie Forskning.no. Oczywiście te wszystkie linki, o których teraz mówię, znajdziecie w opisie do filmu.
Też fajną rzeczą jest taka strona Les o Scrive, to dla tych, którzy chcieliby właśnie poćwiczyć pisanie, czytanie i pisanie. Też można tam zajrzeć i ćwiczyć. Na stronie Uniwersytetu w Oslo znajdziecie ćwiczenie też na wysokich poziomach, ćwiczenia internetowe oczywiście. Też można je zrobić i się sprawdzić, jak nam oczywiście tutaj poszło. No i oczywiście, nie powiedziałam tego wcześniej, ale to już będzie w sumie ostatnia rzecz. Jeżeli chodzi o te podręczniki Degor Bra albo i same Bot, czy też wcześniejsze, można zajrzeć na stronę Cecilie Learn. To jest strona noschfordai.no. I tam znajdziecie przeróżne materiały na poziomach właściwie od A1 do C1. Tam jest cały właściwie przekrój. Ja Cecilie Learn osobiście bardzo lubię i polecam i te jej materiały, ponieważ one są bardzo bogate i takie bogate w słownictwo, bogate w przykłady. Jeżeli ona sama nie stworzyła jakichś materiałów, to odnosi do innych stron internetowych, do książek, które możecie pobrać gdzieś tam przez internet. I tutaj no, właściwie to jest wszystko, co możemy Wam na ten moment polecić. No przede wszystkim są to materiały dostępne w Norwegii. Tak jak Wam pokazywałam, właściwie wśród polskich źródeł mamy tylko trolla. Okej, myślę, że nie będę przedłużać i podziękuję Wam bardzo dzisiaj za obejrzenie tego odcinka. Być może Wy macie jeszcze jakieś propozycje podręczników czy materiałów, z których możemy się uczyć na wysokich poziomach. Bardzo Was proszę o wrzucenie ich w komentarzu. Myślę, że inne osoby oglądające ten odcinek będą Wam bardzo wdzięczne. Cóż, w takim razie życzę Wam powodzenia w dalszej nauce norweskiego i miłego dnia. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka już za tydzień. Dziękuję. Cześć.